Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, czym jest cud i posłuchamy świadectw ludzi, którzy prawdziwych cudów doświadczyli. Zapraszam. Będę mówił dzisiaj przede wszystkim o fatimskim cudzie słońca, ale do niego wrócimy za chwilę. Najpierw kilka takich uwag wstępnych. Czym jest cud? Cud jest wyjątkowym, nadzwyczajnym wydarzeniem, które nie może zostać spowodowane, stworzone przez samego człowieka. Takim cudem w najbardziej ścisłym znaczeniu tego słowa jest tylko taka rzecz, której może dokonać tylko sam Bóg. To jest przede wszystkim na przykład nowe stworzenie, odtworzenie nieistniejącej tkanki. To są te cuda, które są, powiedzmy, że najbardziej przekonywujące. Ich nie może podrobić zły duch. Natomiast mówimy o cudzie w tym szerszym znaczeniu tego słowa w przypadku zdarzeń, które nie mogą być spowodowane przez człowieka. Teoretycznie mogą być spowodowane również przez złego ducha, to znaczy przez nie tylko przez samego stwórcę, nie tylko przez samą pierwszą przyczynę mogą być spowodowane, nie wymagają na przykład właśnie stworzenia nowych rzeczy, tylko wymagają na przykład zawieszenia praw fizyki na jakiś czas lub czegoś podobnego. Tak, taki cud nie jest tym cudem w tym najściślejszym znaczeniu tego słowa, natomiast jak najbardziej może on być znakiem wiarygodności dla takiego świadka posłanego przez Pana Boga. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, to znaczy po co taki cud jest. Pan Bóg zasadniczo jest twórcą praw fizyki i niechętnie dokonuje tutaj jakiejś ingerencji. To jest oczywiste, że skoro stworzył ten porządek, to ten porządek nie będzie tego porządku tak po prostu sobie łamał. Natomiast od tego porządku ważniejsze jest zbawienie ludzkiej duszy. I jeśli faktycznie ludzie tego potrzebują, jeśli jest potrzebne jakieś nadzwyczajne wydarzenie, ono faktycznie przyniesie korzyść dla zbawienia ludzkich dusz, to wtedy jak najbardziej Pan Bóg jest gotów uczynić taki cud. I takim przypadkiem jest właśnie cud słońca w Fatimie. Moim zdaniem nie jest to cud w tym najściślejszym znaczeniu tego słowa, to znaczy nie jest to rzecz, która mogłaby być dokonana przez samego tylko Stwórcę. Natomiast w kontekście całości, to znaczy w kontekście tego, że te objawienia zostały sprawdzone przez Kościół, nie ma w nich nic, nie znaleziono w nich nic niewłaściwego, wręcz przeciwnie, wszystko jest bardzo zgodne z objawieniem i niezwykle korzystne dla pobożności, to te objawienia wydają tylko dobre owoce. I ten znak miał właśnie uwiarygodnić te objawienia, stąd nie ma powodów, żeby przyjmować czy podejrzewać, że była to jakaś ingerencja złego ducha. Natomiast bez wątpienia ten cud słońca w Fatimie przerasta możliwości zwykłego człowieka. Teraz będę tutaj, przeczytam dwa świadectwa z książki pana Johna Hafferta. Jest to książka, jak widzimy, zatytułowana Świadkowie cudu słońca. Książka ta nie jest napisana jakoś świetnie, nie jest to arcydzieło literatury. Styl tego autora jest moim zdaniem taki bardzo tendencyjny. Natomiast dlaczego ta książka jest wartościowa? Ano dlatego, że autor na przełomie lat 50. i 60. XX wieku faktycznie wybiera się w drogę, faktycznie jedzie do świadków, do tych, którzy widzieli cud słońca i naprawdę z nimi rozmawia. Dlatego jest to rzecz cenna i wartościowa. Jest tutaj wiele takich właśnie świadectw, wiele rozmów, zapisanych rozmów z ludźmi, którzy poświadczają, co wtedy widzieli, jak to było. I dlatego ta rzecz jest bardzo cenna. I tutaj dwa spośród naprawdę wielu świadectw przytoczę, abyśmy zobaczyli, jak to wyglądało. Jako pierwsze świadectwo przytoczę fragment rozdziału 8 z tej książki. Jest to rozdział zatytułowany Prawnik. Carlos de Azevedo Mendes Torres Novas. Przepraszam, jeśli coś tutaj przeczytałem niewłaściwie, językiem portugalskim nie władam. W czasach objawień był odnoszącym sukcesy prawnikiem w kwiecie wieku. Miał wówczas 28 lat. Fatimę po raz pierwszy odwiedził we wrześniu 1917 roku przy okazji przejażdżki konnej.
Przyznaje, że na to tajemnicze wzgórze wznoszące się nad Batalchą przywiodły go na równi sport i ciekawość. Ponieważ był człowiekiem aktywnym i impulsywnym, skierował się wprost do domu dzieci, które zapowiedziały cud. Rozmawiał, a nawet bawił się z nimi. Był pod wielkim wrażeniem ich szczerości, a tajemnicze uczucie, którego nie potrafił opisać, głęboko go poruszyło. W złożonym w 1960 roku zeznaniu opowiada. Po pierwszej wizycie w Fatimie na początku września w liście do przyszłej żony napisałem o swoim wewnętrznym przekonaniu, że w tych dzieciach jest coś niezwykłego i że zamierzam udać się tam ponownie 13 września, kiedy to ma nastąpić kolejne objawienie. W tym miejscu przerwamy zeznanie pana Mendesa, aby przytoczyć fragment listu, który jego przyszła żona szczęśliwie zachowała. Rozpoczniemy od opisu najmłodszej dziewczynki, 7-letniej Hyacynty. Chciałbym opisać ci twarz tej dziewczynki, lecz obawiam się, nic bym nie osiągnął. Byłby to jedynie przybliżony opis. Hyacynta nosiła na głowie chustę z czerwonym obrąbkiem. Wiązała ją z tyłu, co podkreślało jej twarz. Jej czarne oczy miały w sobie niesamowitą energię, a twarz odzwierciedlała urzekającą anielską dobroć. Po kilku chwilach naszej rozmowy i zabawy przyszedł Franciszek. Na głowie miał czapkę, a ubrany był w bardzo krótką kurtkę, obcisłe spodnie i kamizelkę, która zakrywała koszulę. Krótko mówiąc, mały mężczyzna. Miał dobrą chłopięcą twarz, jasne spojrzenie i zawadiacki wygląd. Szczerze odpowiadał na moje pytania. Z wyglądu Lucja nie jest charakterystyczną osobą. Wyróżniają się jedynie jej oczy. Twarz ma zwyczajną, typową dla regionu. Na początku była nieśmiała, ale wkrótce wszystkie dzieci się ze mną oswoiły. Wtedy odpowiadały na moje pytania bez wahania, zaspokajając moją ciekawość. Jak już mówiłem, rozmawiałem z każdym z osobna. Wszystkie dzieci twierdziły, że ukazuje im się pani. Nie wiedzą, kim jest, dopiero przy 6 objawieniu, 13 października, wyjawi swoje imię i powie, czego chce. O tym, co widziały, dzieci opowiadały z godną podziwu naturalnością i prostodusznością. Rozmowa z dziećmi, ich prostota oddziaływała na nas w wyjątkowy sposób i doprowadziła nas do wniosku, że we wszystkim, co powiedziały, jest coś nadprzyrodzonego. Dziś i ja podzielam wiarę, że dzieje się tu coś niezwykłego, czego przyczyny nie potrafię zrozumieć. Cóż to może być? Z rosnącym niepokojem czekam na kolejny 13 dzień miesiąca. Pewne jest, że bardzo dobrze czułem się z dziećmi, aż straciłem rachubę czasu. Istniało jakieś przyciąganie, którego nie umiem wyjaśnić. Aby wyrazić swój podziw, chłopiec powiedział mi, że pani była bardzo piękna. Pokazałem mu twoje zdjęcie i zapytałem, czy była piękniejsza, na co odparł, dużo piękniejsza. Cała była ubrana na biało i złoto. W 1960 roku, 43 lata po napisaniu tego listu, zapytaliśmy pana Mendesa o sam cud. Oto jego opowieść. I to najważniejszy fragment z tegoż świadectwa. 13 września, na miesiąc przed cudem, do Fatimy przybyło wiele tysięcy ludzi. Wielu z nich twierdziło, że widziało srebrny deszcz i inne zjawiska, lecz ja nic nie dostrzegłem. Potem nagle dzieci wstały i powiedziały, że to już koniec. Gdy tłum ruszył w stronę dzieci, by z nimi porozmawiać, przecisnąłem się i wziąłem Lucję na ręce. Płakała wtedy i powiedziała: zostaw mnie samą, zostaw. Poczułem się urażony, ale szedłem dalej, chcąc zanieść ją do jej rodziny. Opuściłem Fatimę całkowicie rozczarowany, a postawa dzieci przekonała mnie, że wiele rzeczy wymaga tu wyjaśnienia. Gdyby właśnie widziały Matkę Bożą i z nią rozmawiały, jak mogły teraz płakać i prosić, by je zostawić same? Powiedziałem kilku osobom o swoim rozczarowaniu i publicznie oświadczyłem, że nie pojadę do Fatimy 13 października. Mój brat Augusto, lekarz, który przyjechał z zajętej wojną Francji do domu na przepustkę, zamierzał się tam udać. Lecz przekonałem go, żeby tego nie robił. Inny z moich braci, Candido, obiecał kilku osobom, że zabierze je do Fatimy i chciałbym mu towarzyszył. Kilkakrotnie odmówiłem. Candido i ja spaliśmy w jednym pokoju. O 4 nad ranem usłyszałem, jak wstaje, by wybrać się do Fatimy. Wyskoczyłem z łóżka i choć cały czas zarzekałem się, że tam nie pójdę, wyruszyłem wraz z nim. O 12 w południe, nie wiedząc nawet, jak to się stało, znalazłem się w pobliżu miejsca objawień. Było tam mnóstwo ludzi, lecz czułem się, jakbym był sam. Zacząłem niecierpliwie wyczekiwać wielkiego wydarzenia zapowiedzianego przez dzieci, dzięki któremu wszyscy uwierzą. Widziałem, jak dzieci przybyły na miejsce. Widziałem, jak uklękły i obezwładniła mnie przytłaczająca cisza, jaka zapadła. Nadal jest to dla mnie realne, jakby było w tamtej chwili. Przerwaliśmy panu Mendesowi, chcąc zadać następujące pytanie. Czy miał pan jakiekolwiek przypuszczenia co do nadchodzących wydarzeń? Nie, nie miałem najmniejszego pojęcia, co może się stać. Lecz wtedy, gdy stałem tam w oczekiwaniu, wierzyłem, że znak, który zapowiedziały dzieci, naprawdę się ukaże. Gdy dzieci rozmawiały z wizją, słyszałem, jak wokół mnie ludzie komentowali to, co mówiły, lecz nie widziałem nic niezwykłego. O której godzinie dzieci zaczęły rozmawiać z wizją? Mogło to być w południe słoneczne lub nieco później. Czy dostrzegł pan coś niezwykłego, gdy ludzie zaczęli krzyczeć? Widziałem słońce, które jak ognista kula zaczęło poruszać się w chmurach. Przez cały ranek padało.
a niebo pełne było chmur. Lecz wtedy deszcz ustał, słońce napierało na nas wszystkich przez kilka sekund. Wszędzie wokół siebie widziałem pobladłe twarze i słyszałem głośne okrzyki, akty żalu i wyznania miłości do Boga. To były niesamowite chwile. Czuliśmy to coś. Byliśmy przez to zdominowani, lecz nie potrafiłbym tego opisać. Co pan zrobił potem? Jak powiedziałem, padał deszcz. Miałem na sobie płaszcz, nieprzemakalny tręcz. Przepełniała mnie ciekawość i emocje i pod wpływem tego samego impulsu, który poczułem we wrześniu, przepchnąłem się do przodu. Wziąłem małą Łucję na ręce i posadziłem sobie na ramieniu. Tym razem Łucja zachowała się inaczej niż 13 września. Z mojego ramienia, jakby w przypływie natchnienia, wypełniając polecenie, które otrzymała, krzyknęła. Nasza Pani pragnie, aby ludzie modlili się i odprawiali pokutę. Powtarzała to kilkakrotnie, dodając: jeśli to zrobią, wojna się skończy. Moje serce przepełniały emocje. Ramię człowieka, którego uraziła powściągliwość tego samego dziecka przed zaledwie miesiącem, moje ramię stało się teraz amboną, z której morze ogarniętych lękiem świadków usłyszało owo wielkie przesłanie fatimskie. W tamtej chwili obiecałem sobie, że dokąd pozwoli mi zdrowie, będę służył Fatimie w jakiś pożyteczny sposób. Tutaj mamy pierwsze świadectwo młodego wówczas prawnika. Prawnika, którego można też tutaj w tej książce zobaczyć na zdjęciu, z którym autor tej książki faktycznie rozmawiał. I tutaj myślę, że po przeczytaniu tego świadectwa, jeśli jacyś niedowiarkowie słuchają tych opisów, no to powiedzą, no właśnie, to wygląda na taką po prostu zbiorową jakąś halucynację, nic takiego niezwykłego, żadne obserwatoria nie zauważyły, jakoby coś niezwykłego działo się wtedy ze Słońcem, a ci świadkowie opisują, że to Słońce właśnie wirowało tam na niebie. Tutaj to jakaś zbiorowa halucynacja. Przeciwko tej tezie, że jest to zbiorowa halucynacja, przemawiają bardzo mocne wydarzenia, przemawiają bardzo mocne fakty. Otóż świadkami byli nie tylko ludzie, którzy przyszli, aby zobaczyć, co się będzie działo, ale również ludzie, którzy byli o kilka kilometrów oddaleni od miejsca wydarzeń, którzy nie spodziewali się niczego zobaczyć. A więc również ludzie zupełnie postronni byli świadkami. Ludzie, którzy przyszli na miejsce i świadomie chcieli właśnie to racjonalnie sprawdzić, starali się uodpornić na wszelkie działanie psychologii tłumu. Tacy ludzie również są świadkami, również są tutaj ich wypowiedzi zacytowane, ale również tych świadków, którzy byli daleko, którzy nie spodziewali się nic zobaczyć. Tacy ludzie również widzieli to, co się działo. Skoro żadne obserwatoria nie zauważyły, żeby coś dziwnego działo się ze Słońcem, oznacza to, że oczywiście samo Słońce nie zaczęło się w tym momencie ruszać, nie złamało nagle wszystkich praw fizyki i zaczęło się przybliżać lub oddalać, to byłby po prostu koniec Układu Słonecznego. Najprawdopodobniej naturą tego cudu była jakaś wizja, którą Pan Bóg ukazał, czy było to faktycznie wydarzenie, mogło to być fizyczne wydarzenie, to znaczy Pan Bóg mógł stworzyć, czy po prostu pokazać, tak stworzyć jakąś kulę ognia, która wyglądała jak słońce i która tak się zachowywała. Mogła to być również wizja, którą Pan Bóg dał, natomiast dlaczego nie jest to po prostu hipnoza i psychologia tłumu? Ano dlatego, że zostało to zapowiedziane. Wcześniej mamy objawienia Matki Bożej, która przekazuje informacje i mówi, będzie wielki cud wtedy i wtedy i on to uwiarygodni. Wtedy i wtedy, dokładnie kiedy jest to zapowiedziane, dzieje się to. Wielkie wydarzenie, którego nie potrafimy wyjaśnić na poziomie naturalnym. Nie jest to zjawisko takie kosmiczne, tak? Tego nie obserwują obserwatoria, natomiast obserwuje to około 100 tysięcy świadków, którzy zdają relacje, którzy nie wszyscy byli zgromadzeni w jednym miejscu. Większość, około 70 tysięcy, jest zgromadzona w jednym miejscu, natomiast wiele tysięcy osób widzi to również w pewnym oddaleniu od tego miejsca. Ludzie, którzy nie spodziewali się tego zobaczyć, którzy nie oczekiwali, którzy zostali zaskoczeni przez tą wizję, przez to wydarzenie. Nie wiemy do końca, jaka była natura tego wydarzenia, czy faktycznie niejako Pan Bóg stworzył kula ognia, która symulowała słońce, która na niebie wykonywała te ruchy, czy był to rodzaj wizji, czyli nic realnie nie zostało tam stworzone, tylko była to wizja, która ukazała się oczom
czyli swego rodzaju iluzja, natomiast nawet jeśli była to iluzja, to wciąż pozostaje to cudem, bo nie jest to, nie jest możliwe, aby stworzyć, człowiek nie jest w stanie stworzyć takiej halucynacji dla tłumu, który jest zupełnie rozproszony, który nie wie, który po części nie spodziewa się nic zobaczyć, który jest po prostu zajęty swoimi zadaniami. A więc bez wątpienia jest to zjawisko absolutnie wyjątkowe, nie do powtórzenia, nie do stworzenia przez człowieka. Bez wątpienia właśnie jest to cud w tym sensie, znak, który ma potwierdzić prawdziwość tych objawień fatimskich. Zachęcam do zapoznania się w ogóle z objawieniami fatimskimi, jak najbardziej również z tą książką. Jest tutaj wiele świadectw, jak już wspomniałem, niekoniecznie podoba mi się styl tej książki, ale jest tutaj wiele bardzo cennych świadectw. Tutaj przytoczę jeszcze tylko bardzo krótko fragment jednego świadectwa właśnie z takich świadków, którzy nie spodziewali się nic zobaczyć, którzy byli, w ogóle nie byli w miejscu objawienia, którzy po prostu byli w jakimś oddaleniu od tego miejsca, po prostu w swojej wiosce, którzy coś robili i których to nagle zaskoczyło. To jest fragment rozdziału 6. Świadkowie z oddali. Obszar, na którym widoczny był cud, obejmował około 600 mil kwadratowych. Wielu świadków tego zdarzenia było ludźmi niewierzącymi, którzy z lekceważeniem odnosili się do naiwnych, udających się na wzgórze. Inni nie mogli się tam pojawić z powodu obowiązków w pracy lub w szkole, bądź przez krewnych, którzy im tego zabronili. Każdy, kto przybędzie dziś do Fatimy, może porozmawiać z ojcem Joaquimem Lorenzo, znowu przepraszam, jeśli czytam to niewłaściwie, prawnikiem kanonistą przy diecezji Leiria, ponownie przepraszam, jeśli czytam niewłaściwie, który oglądał cud z odległości 9 mil. Ojciec Lorenzo był wówczas chłopcem w wieku szkolnym i wraz ze swoim bratem i innymi dziećmi przebywał w wiosce Alburtiel. Widząc cud, myśleli, że nadszedł koniec świata. Ojciec Joaquim, podobnie jak jego brat, został później księdzem. Oto co nam powiedział. Nie potrafił opisać tego, co widziałem. Wpatrywałem się w słońce, które przybladło i nie raziło moich oczu. Wyglądało jak kula śniegu, obracająca się wokół własnej osi, która nagle zaczęła spadać zygzakiem w kierunku ziemi. W przerażeniu uciekłem i schowałem się między ludźmi, którzy szlochali w każdej chwili, oczekując nadejścia końca świata. Przed naszą lokalną szkołą wiejską zebrał się tłum, a my wszyscy wybiegliśmy z klas na ulicę, zaalarmowani okrzykami zdumienia mężczyzn i kobiet, którzy byli na zewnątrz, gdy rozpoczął się cud. Był tam niewierzący, który przez cały ranek naśmiewał się z prostaczków udających się do Fatimy, tylko po to, by zobaczyć zwykłą kobietę. Wtedy jednak stał jak sparaliżowany, z oczami utkwionymi w słońce. Począł trząść się od stóp do głów i opadając na kolana w błoto, wzniósł w górę ramiona, wykrzykując imię Boga. W międzyczasie ludzie nadal płakali i szlochali, prosząc Boga o wybaczenie grzechów. Pobiegliśmy wszyscy do dwóch kaplic znajdujących się we wsi, które wkrótce zaczęły pękać w szwach. Podczas długich chwil cudu słonecznego przedmioty wokół nas zmieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Gdy ludzie stwierdzili, że niebezpieczeństwo minęło, nastąpiła eksplozja radości. I inny jeszcze przypadek takiego świadectwa. W San Pedro de Manuel, miejscu oddalonym od Fatimy o około 30 mil, pisarz portugalski Alfonso Vieira wyszedł w południe na werandę swojego domu. Nagle ku jego zaskoczeniu nad wzgórzem w Fatimie pojawiło się przedziwne zjawisko słoneczne. Zawołał swoją żonę i teściową, żeby też to zobaczyły. W 1960 roku wdowa po pisarzu opowiedziała nam o tym, powtarzając ów fakt. W Stanach Zjednoczonych, w Somerville, w stanie New Jersey, spotkaliśmy się z panem Albanem Barrosem, dobrze prosperującym wykonawcą budowlanym, który jako dziecko przebywał w wiosce niedaleko Minde, w odległości około 8 mil od Fatimy. Choć miał wówczas dopiero 12 lat, pamięta cud tak dobrze, jakby wydarzył się wczoraj. Pilnowałem owiec, co było moim codziennym zajęciem. Nagle patrząc w kierunku Fatimy, ujrzałem słońce spadające z nieba. Myślałem, że to koniec świata. Zapytaliśmy, czy pamięta, jaka była pogoda tamtego dnia, czy padał deszcz i czy jego ubranie było potem suche. Byłem zbyt pochłonięty oglądaniem spadającego słońca, by pamiętać cokolwiek innego. Nie wiem nawet, czy zagnałem owce do domu, czy też uciekłem, ani w ogóle co zrobiłem. Takich świadectw jest w tej książce naprawdę bardzo dużo. Są to jak najbardziej bardzo ciekawe świadectwa, które pokazują bardzo jasno, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem wyjątkowym, nie dającym się wytłumaczyć jakąś halucynacją, jakąś psychologią tłumu. Pan profesor Dawkins, gdy polemizuje z cudem słońca, to jego argumentacja jest bardzo prosta. Mówi: żadne obserwatoria nie zaobserwowały jakiegoś zjawiska kosmicznego, więc nic nie było, wszystko halucynacja i psychologia tłumu.
Jest to wyjaśnienie zbyt proste, moim zdaniem bardzo tendencyjne, tylko po to, żeby pozbyć się problemu. Ewidentnie nie mamy do czynienia z banalną halucynacją. Dotyczy ona osób niespodziewających się wydarzenia, niezgromadzonych w jednym miejscu, zupełnie niczego nieoczekujących. Dotyczy osób, które naśmiewały się z tego cudu, które naśmiewały się z objawień, a nagle widzą to zjawisko. Te świadectwa moim zdaniem raczej wskazują na to, że faktycznie Pan Bóg dokonał tego cudu w tym sensie, że pojawiła się tam jakaś kula ognia, czy też jakieś zjawisko, które realnie się pojawiło po to, żeby symulowało słońce i dokonało tego ruchu, tego wyjątkowego ruchu. Wskazuje na to, że te ubrania się osuszyły w trakcie tej wizji, również to, że wszyscy dookoła to widzą, wszyscy ludzie w promieniu, w jakiejś tam odległości to widzą. To by wskazywało faktycznie na to, że mamy tutaj do czynienia z jakimś realnym zjawiskiem, a nie tylko z wizją, czyli z wizją mielibyśmy do czynienia, gdyby Pan Bóg po prostu zadziałał na zmysły niejako od wewnątrz, na ludzkie zmysły, tak żeby człowiek to widział. To jest zasadniczo również możliwe, natomiast moim zdaniem te opisy świadków wskazują raczej na rzeczywiste zjawisko, ale tutaj tego nie będę rozstrzygał, bo zupełnie przekracza to moje kompetencje. Mogę powiedzieć tylko o tym, co mi się wydaje za bardziej prawdopodobne. W każdym razie ten cud jest zjawiskiem wyjątkowym, potwierdzającym prawdziwość objawień. Objawień, które są pięknie zgodne z tym Bożym objawieniem, czyli tym objawieniem przekazanym przez Pana Jezusa apostołom. Objawień, które wzywają do nawrócenia, objawień, które wciąż do końca nie zostały nam jeszcze przekazane. Słynna trzecia tajemnica fatimska, ale to jest temat na zupełnie już inną opowieść, inny materiał. Także wielki cud, który bez wątpienia się wydarzył, którego zanegować nie można, którego świadkiem jest wiele tysięcy osób, około 100 tysięcy osób, w sumie osoby po części w dużej odległości, niewierzące, niespodziewające się tego zdarzenia. Nie da się tego wytłumaczyć na sposób halucynacji czy czegokolwiek innego i wszelkie próby właśnie takiego zbycia tego, tak jak to robił pan profesor Dawkins, są próbami, które po prostu nie wynikają z uczciwości intelektualnej, tylko z zacietrzewienia intelektualnego, z tego, że człowiek ma jakiś już wniosek i koniecznie chce dopasować wydarzenia do swojego wniosku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.